Maj roku 2012 został zdominowany przez jeden temat. Diablo 3 pojawiało się wszędzie i każdy o nim mówił. Dzieci dostawały ten produkt na komunię, a protesty księdza Natanka na nic się zdały. W cieniu głośnego tytułu od Blizzard chowa się Torchlight 2, którego premiera już niebawem. Runic postanowiło przypomnieć o sobie betą, którą to miałem okazję przetestować. Torchlight 2 to kontynuacja wydanej na komputery i Xboxa gry spod gatunku hack and slash. Chodzi więc o wyżynanie setek potworów i zbieranie przedmiotów. Poprzedni tytuł był skierowany wyłącznie do samotnego gracza, co było jego największą ułomnością. Dlatego też część druga z sześcioosobowym trybem multiplayer wydaje się interesującą inicjatywą. Twórcy zaoferowali nam w becie całkiem spory fragment gry. Dostajemy jakieś 5 z 25 godzin rozgrywki, jakie oferować ma pełna wersja. Pozwala to zapoznać się dokładnie z mechaniką produkcji i większością jej aspektów. Na pierwszy ogień pójdą postacie. Mamy do wyboru 4 ich klasy, którymi są inżynier, berserk, mag żywiołów i strzelec. Każda z nich ma swój zestaw umiejętności, przez co jest dostosowana do pełnienia określonej funkcji w drużynie. Mamy więc postacie walczące w zwarciu i specjalistów od ataków na odległość, osoby, które będą wspierały nas, podbijając nam skille i statystyki, a także tych, którzy będą po prostu wpadali w sam środek wroga i tłukli go. Dla każdego coś miłego. Elementem charakterystycznym dla Torchlight jest obecność naszego pupila. W grze towarzyszy nam zwierzak służący za plecak, kompana broni i sposób pozbywania się zbędnego sprzętu. Tym razem możemy wybrać spośród zwierzaków takich jak pantera, wilk, bulldog czy fretka. Zwierzęta te mogą jeszcze dodatkowo zmieniać się w trakcie gry dzięki łowionym przez gracza rybom. Możemy uczyć je czarów, dawać im ekwipunek do noszenia i posłać do miasta, by przehandlowały noszone przez siebie przedmioty. To taki typowy kompan NPC, tylko że w skórze często słodziutkiego stworka. Kto nie chciałby mieć ze sobą bojowej fretki albo jastrzębia? Nie znam takiej osoby. Jeśli chodzi o rozwój postaci, mamy tutaj tradycyjny system znany choćby z drugiej odsłony Diablo. Co poziom zdobywamy punkty w ilości 5. Ulepszają one statystyki naszej postaci. Dostajemy także punkt służący do odblokowania nowych umiejętności lub ulepszania posiadanych skilli. Umiejętności jest zatrzęsienie i każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy pasywne, podbijające nasze statystyki i dające dodatkowe efekty, jak procentową szansę na wskrzeszenie przeciwnika jako kompana, czy zatrucie obszaru wrogów. Do tego różnego rodzaju ataki, umiejętności wspomagające drużynę i osłabiające przeciwników. Osobną gamę zdolności stanowią czary, których możemy się uczyć po znalezieniu odpowiednich zwojów. Uzupełniają one zestaw naszych skilli, pozwalając stworzyć dokładnie pożądaną przez nas postać. Możemy na przykład stworzyć berserka odzyskującego życie za każdy krytyczny atak, zadającego obrażenia obszarowe i zużywającego swoją manę do leczenia towarzyszy, lub strzelca, którego wszystkie ataki trują i zamrażają przeciwników. Wspomnieć należy jeszcze o przedmiotach, których jest naprawdę mnóstwo. Co chwilę wypada nam nowy, interesujący element pancerza czy broń. Każdy z tych elementów jest odwzorowany na modelu naszej postaci, przez to możemy bawić się w rywie mody. Najfajniejsze jest jednak to, że w grze występuje całkiem sporo typów broni i każda z nich sprawuje się w walce inaczej. Pistolety, strzelby, łuki, działa, kusze atakują w różny sposób i każda z nich ma swój specyficzny obszar i tempo ataku. Standard dla wszystkich gier, ale tutaj to się czuje podczas zabawy, a nie poprzez patrzenie w statystyki. Do tego możemy jeszcze ulepszać przedmioty specjalnymi kryształami, jakie znajdujemy przy trudniejszych przeciwnikach. Gra posiada kilka trybów trudności i tryb hardcore, gdzie śmierć naszego bohatera jest już na zawsze. Gra już na normalu potrafi stanowić wyzwanie. Na szczęście, jeśli nie wybieramy opcji hardcore, śmierć nie jest poważnym problemem. Po zgonie możemy wybrać, czy za sumę pieniędzy chcemy się odrodzić w lokacji, gdzie zginęliśmy, czy za darmo teleportujemy się do miasta i musimy ponownie pokonywać całą trasę do przeciwnika, który nas zabił. Na dokładkę mamy jeszcze sześcioosobowy tryb kooperacji. Sprawuje się on całkiem dobrze i podczas gry nie pojawiły się żadne problemy z łącznością czy zrywaniem połączenia przy logowaniu.
Przed rozpoczęciem zabawy wyświetla się nam cała lista obecnie toczonych gier i możemy zdecydować, do której chcemy dołączyć. Tam z grupą ludzi możemy kontynuować wykonywane przez nas wcześniej w trybie single player zadania. Graficznie nie ma nic nadzwyczajnego. Gra jest taka sobie. Za to na plus należy poczytać stosunkowo niskie wymagania, dzięki czemu Torchlight 2 śmiga nawet na starszych komputerach. Stylistyka produkcji sprawia, że wygląda na całkiem schludnie. Oprawa dźwiękowa wpisuje się w resztę pozycji i jest zadowalająca. Więcej postaci teraz przemawia, dzięki czemu nie trzeba już tyle czytać. Ogólnie oprawa audiowizualna jest jak na obecne czasy przeciętna, ale chyba wodotrysków nikt tutaj nie oczekiwał. Do beczki miodu trzeba dodać jeszcze łyżkę dziegciu. Po pierwsze, Torchlight ma specyficzną stylistykę, która nie każdemu pasuje. Jest kolorowa, a postacie wyglądają jak z komiksu. Gra wydaje się przez to zbyt cukierkowa. Mnie to strasznie nie razi, ale wielu graczy nie będzie chciał z tego powodu mieć żadnego kontaktu z tą produkcją. Jeśli nowe Diablo jest dla was zbyt bajkowe, to Torchlight 2 wyglądać będzie jak kolorowanka berbecia, który dostał mnóstwo kredek w jaskrawych kolorach. Poważniejsze w moim odczuciu wadą jest sterowanie. Do komba myszka plus klawiatura można się przyzwyczaić dość szybko. Jednak gdy korzystamy z broni dystansowej, to strzelanie i ruch mieszają się. Wynika to z tego, że znajdują się pod tym samym przyciskiem na myszce. Prowadzi to do tego, że nasz łucznik zamiast z bezpiecznej odległości wybijać wrogów, będzie do nich podbiegał. Więcej poważnych wad ku mojej uciesze nie udało mi się wytropić w dostępnej wersji beta. Te kilkanaście godzin, jakie spędziłem przy becie Torchlight 2, nastawiły mnie bardzo pozytywnie co do finalnego produktu. Gra pewnie nie będzie tak popularna jak produkt Blizzard, więc trudniej będzie się chwalić zbieranymi przedmiotami i pewnie nie da się na nich zarobić. Cała paleta kolorów kojarzących się z produkcjami dla dzieci sprawia, że gra nie jest zbyt poważna. To jednak nie przeszkadza mi w czerpaniu satysfakcji z rozwalania przeciwników, nabijania poziomów i zaliczania questów. Osoby nienawidzące hack and slash nie znajdą tu nic dla siebie. Fani gatunku chcący odpocząć od Diablo powinni jak najszybciej zamówić swoją kopię. Zwłaszcza, że cena w granicach 70 zł to nic w porównaniu z tym, co oferuje nam dzieło Runic. Dlatego też pozostaje mi nic innego, jak czekać na wakacyjną premierę tego tytułu i jeszcze raz gorąco zachęcać was do zakupu. Torchlight 2, wersja beta, bardzo fajna gra. Warto zainteresować się pełniakiem.